Fundacja WSPAK zaprasza do wysłuchania listów Henryka Sienkiewicza z lat 1864-1878. Czyta Marcin Popczyński. List do Marii Kelerówny. Paryż, poniedziałek, dnia 22 września 1874. Pari... Ride Montion, Faubourg Montmartre, Hotel Nazaret, numer 16. Na ostatni list mój zostędy, pisany przed siedmiu lub ośmiu dniami, nie odebrałem żadnej odpowiedzi. Przypuszczam, że winna temu poczta, która niejednokrotnie zatracała i inne listy, pisane do mnie z Warszawy lub przeze mnie do Warszawy. Nie wiem co to znaczy, bo adres podaję zawsze dokładnie. W każdym razie jednak zatrata innych listów nie sprawia mi tyle przykrości, ile zatrata listów pani, które witałem zawsze z największą radością. Jak to pani moja widzi z adresu podanego na czele tej korespondencji, bawię obecnie w Paryżu, a bawię już przez dni cztery. Droga z Ostędy niewiele więcej mnie kosztowała niż do Aleksandrowa ze Skierniewic. Jechałem bowiem trzecią klasą. Tu w Paryżu wszystko wydaje mi się po Ostędzie tak tanio, że nie mogę wyjść z podziwienia. Mieszkania nie płacę wcale. Stoję bowiem u Zglińskiego, którego widziała pani w Skierniewicach. Obiad kosztuje mnie franka i dziesięć centimów. Słowem, dziennie nie wydaję nigdy trzech franków, licząc w to i omnibusy. Paryż, przepychem, ogromem, szaloną wesołością, oryginalnym charakterem i ciekawościami, przeszedł wszelkie moje oczekiwania. Widziałem już mnóstwo rzeczy, a mnóstwo jeszcze pozostaje mi obejrzeć. Cały dzień biegam, zwiedzam, oglądam, przypatruję się i staram się każdy szczegół zanotować dobrze w pamięci, żebym po powrocie umiał dokładnie zdać ze wszystkiego pani sprawę. Zabawię tu jeszcze z tydzień, po czym ruszam do Radomska, a stamtąd do Żytnego, jeżeli pani tam jeszcze będzie bawić. W każdym razie proszę najusilniej o doniesienie mi, czy mam tam po co jeszcze przyjeżdżać, czy nie. List do Paryża już by mnie nie zastał, ale niech pani moja postara się zostawić go na stacji w Radomsku u zawiadowcy lub telegrafisty. Przed samym wyjazdem, a raczej na dwa dni przed wyjazdem, doniosę jeszcze najdokładniej dzień i godzinę, na które stawię się w Radomsku. Teraz jeszcze nie umiałbym daty oznaczyć. Zresztą niech łaskawa pani próbuje jeszcze wysłać list do Paryża, jeżeli jej to nie zrobi subiekcji. Może dojdzie. Jeśli nie, to go Zgliński odeśle do Warszawy. W Ostendzie nudziłem się w ostatnich dniach, bo państwo naimscy wyjechali na kilka dni przede mną. Mili ludzie. W końcu sezonu było mnóstwo Polaków, ale to właśnie najmniej przyjemne towarzystwo. Teraz tam już pusto, zimno, wietrzno i smutno. Do domu czas się zbierać, do domu. Żegnam drogą moją panią jak najserdeczniej. Cioci kanoniczce ręce całuję, wszystkim nieznajomym mi jeszcze kuzynom i kuzynkom ukłony, rodzicom swoim niech pani zechce przesłać moje uszanowanie. Od ojca ani od Zosi, Helci lub Anielki listu żadnego nie odebrałem. Upraszam o adresowanie takie: Wielmożny HS S. Gliński. Projekt Sienkiewicz na co dzień został dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Kult.